marszałka Józefa Piłsudskiego. Na plac przybył już prezydent, przedstawiciele najwyższych władz państwowych. A my, drodzy Państwo, do naszej rozmowy powrócimy za kilka chwil. Ja już głos oddaję naszym komentatorom, Marek Zając i pułkownik rezerwy Mirosław Dzięgielewski. Pozdrawiam Was, panowie. I my również pozdrawiamy, witamy serdecznie wszystkich widzów telewizji polskiej tu w kraju i rozsianych po całym świecie. Rzeczywiście prezydent Andrzej Duda przybył już na miejsce uroczystości, które wkrótce się rozpoczną. Rozpoczną się oczywiście meldunkiem szefa sztabu generalnego, który zamelduje gotowość pododdziałów do uroczystej odprawy BAT z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Potem pan prezydent wraz z szefem sztabu pokłoni się przed grobem nieznanego żołnierza i dokona przeglądu pododdziałów stanowiących asystę na dzisiejszej uroczystości, a są to pododdziały wojskowe oraz pododdziały służb mundurowych. Pan prezydent udaje się już na miejsce tuż przed grobem nieznanego żołnierza. Zawsze co roku w tym symbolicznym dla całej Polski miejscu spotykamy się 11 listopada. Na ramię, prezentuj, na prawo, szanowni Państwo, na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych, pan Andrzej Duda. Panie prezydencie, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje pododdziały do uroczystej odprawy wart z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nie będziemy Państwu teraz przedstawiać wszystkich pododdziałów, bo świetniej je przedstawią później dowódcy wart podczas meldunków. Także sugerujemy tylko przyjrzeć się wyprostowanym sylwetkom żołnierskim. Żołnierze przez kilka dni ćwiczyli na terenie punktu reprezentacyjnego i przygotowywali